pod oddziałek. Baczność! Na ramię broń! Prezentuj broń! Na prawo chodź! Wieniec składa prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda. Wieniec składa marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Marek Kuchciński oraz wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pani Małgorzata Kidawa-Błońska i pan Stanisław Tyszka. Składa marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Stanisław Karczewski. Pod tą nazwą kryje się oczywiście Marsz Pierwszej Brygady, który był taką ukochaną pieśnią legionistów i samego Józefa Piłsudskiego, którego notabene 150. rocznicę urodzin 5 grudnia będziemy obchodzili. A teraz jeszcze Śpi, kolego. Piękny utwór. Śpi, kolego, w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni tobie. Za chwilę najdumniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła. Tak mówił o niej marszałek Józef Piłsudski. Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Pieśń ośpiewał reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego.
Pod oddziały. Baczność! Na ramię. Broń! Do defilady. W ugrupowanie marszowe. Kierunek w prawo. Maszerować. Pododdziały przegrupowują się na tak zwaną podstawę do defilady, czyli zejdą z placu i przygotują się do defilady przed grobem nieznanego żołnierza i oficjalami zgromadzonymi na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Ten plac ma, nosi tę nazwę od 11 listopada roku 1928, a po raz ostatni sam marszałek Józef Piłsudski odbierał tu defiladę w roku 1934. Plac, jak wspominaliśmy, wyglądał zupełnie inaczej, skoro był dziedzińcem wewnętrznym Pałacu Saskiego. Później stanął na nim wielki sobór prawosławny świętego Aleksandra Newskiego, który ostatecznie decyzją polskich władz w latach 20., bodaj w 1923-24 roku, został zburzony. Był on jakby symbolem władzy carskiej tutaj w Warszawie i ten symbol zdecydowano się zniszczyć. Taka była decyzja. Jeżeli szukać analogii między tym soborem a Pałacem Kultury i Nauki, to po II wojnie światowej, właściwie nie po II wojnie światowej, bo wtedy został Pałac Kultury i Nauki dopiero zbudowany, ale po 1989 roku już takiej stanowczości nie było. Chociaż wiadomo, że Pałac Kultury i Nauki bardzo zmienił całą urbanistykę Warszawy i wiele przedwojennych miejsc w Warszawie po prostu w ten sposób przestało istnieć, jakby nie ma szans na ich restaurację. Ale powracamy tutaj na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, który po II wojnie światowej był też placem zwycięzca i kiedy Jan Paweł II modlił się tu i wzywał zstąpienia Ducha Świętego na tę ziemię, no to był plac zwycięstwa. Ale powróciliśmy do nazwy placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Przed wojną takie manewry wojskowe połączone z ćwiczeniami najczęściej odbywały się na polach mokotowskich. Tam była wielka przestrzeń, niezabudowana. Kawaleria głównie organizowała tam swoje pokazy. To były tak zwane rewie kawaleryjskie. No i lotnisko było. I lotnisko na polach mokotowskich. Więc olbrzymia przestrzeń. Jednak to ta typowo miejska tkanka nie jest przystosowana nawet w tym okresie, kiedy nie było ciężkich do sprzętu bojowego, do takich manewrów. Plac Piłsudskiego tak naprawdę zaledwie kilkanaście lat temu został wyłożony tymiż płytami betonowo-granitowymi. Wcześniej, ja jeszcze pamiętam, jak zaczynałem służbę w pododdziałach w latach 80., po prostu był wysypany takim tłuczniem żwirowym i tylko ten fragment bezpośrednio przed grobem nieznanego żołnierza był wyłożony płytami betonowymi, granitowymi. Także cały czas tutaj się coś dzieje. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, że był czas, w którym odkopano fundamenty Placu Saskiego. Koło 2007 roku. Już warszawiacy myśleli, że być może odbuduje się ten monumentalny, wspaniały budynek. Niestety do tego nie doszło. Ale któż wie? No to jest taki odwieczny spór, czy jakby wznosić coś, co zostało doszczętnie zniszczone. Takie przecież dyskusje trwały również po II wojnie światowej, a propos Zamku Królewskiego. Ostatecznie zdecydowano się go odbudować, oczywiście. Dzień 11 listopada był celebrowany jako święto upamiętniające odzyskanie niepodległości już w roku 1920. II Rzeczpospolitej w tym dniu zawsze właśnie defilady wojskowe, msze święte w intencji ojczyzny, uroczystości na szczeblu państwowym. W Belwederze wręczano ordery Virtuti Militari. Po przewrocie majowym obchody kolejnych rocznic były uroczystościami już czysto wojskowymi.
Natomiast rangę święta państwowego to święto zyskało dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i tylko do wybuchu II wojny światowej to święto odbyło się dwukrotnie. Szanowni Państwo, rozpoczęła się właśnie defilada. Na czele dowódca uroczystości, pułkownik Tomasz Dominikowski, szef szkolenia dowództwa garnizonu Warszawa, notabene były dowódca batalionu reprezentacyjnego, dowódca kompanii reprezentacyjnej i za nim pododdziały reprezentujące poszczególne rodzaje sił zbrojnych. W tej chwili oglądamy marynarze, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, najmłodszego rodzaju sił. Aktualnie w trakcie rozwijania poszczególnych brygad. Czy można ich porównać do Armii Ochotniczej Halera podczas wojny polsko-sowieckiej? W sensie właśnie owej chęci wstąpienia do Wojska Polskiego. Odradza się ta chęć, która trochę była przytłumiona zasadniczą służbą wojskową, którą bardzo wielu młodych ludzi unikało. Na całym świecie dzisiaj trwa spór, czy wojsko zawodowe wyłącznie, czy wojsko z poboru również. Są systemy mieszane. No, każde państwo powinno sobie chyba, myślę, wypracować własny. Zwracam Państwa uwagę na pewien szczegół podczas defilady. Jeżeli zobaczycie pierwszą czwórkę któregoś pododdziału, wszyscy żołnierze mają zwrócone głowy w prawo, a jeden patrzy na wprost. Dlaczego? Otóż jest to tak zwany żołnierz kierunkowy. To on ma utrzymać kierunek marszu i do niego mają się dostosować żołnierze w jego czwórce oraz wszystkie czwórki maszerujące za nim. Oj, tutaj doskonale widać. Trzech żołnierzy patrzy na prawo, a prawo skrzydłowy, czyli kierunkowy, utrzymuje kolumnę w odpowiednim kierunku. Czyli odpowiedzialność spoczywa na nim. Tak, dokładnie. Był pan kiedyś w takiej roli? Jako prawo skrzydłowy pierwszej czwórki w plutonie, jeszcze chyba tylko w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Mechanizowanych, w pododdziałach reprezentacyjnych występowałem jako dowódca plutonu, więc albo szedłem na czele plutonu, albo na prawym skrzydle, ale dowódca na prawym skrzydle musiał patrzeć w prawo. Trzeba tu złożyć gratulacje szczególnie funkcjonariuszom Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, policjantów, którzy na co dzień musztry nie ćwiczą, więc musieli przez te parę dni odbudować swoje umiejętności, bo część z nich na pewno służyła w wojsku. Część jest w etatowych bądź nieetatowych pododdziałach honorowych, ale dla nich jest to dużo trudniejsze zadanie niż dla zawodowców, jakich widzimy tutaj w postaci żołnierzy kompanii reprezentacyjnej i batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Żołnierze z batalionu reprezentacyjnego występują z karabinami MSBS. To jest modułowy system broni strzeleckiej. Jako jedni z pierwszych otrzymali te karabiny wyprodukowane w fabryce broni w Radomiu. I do defilady przygotowują się również żołnierze i konie szwadronu reprezentacyjnego Wojska Polskiego, który już dzisiaj pokazywaliśmy podczas przybycia pana prezydenta. Asystowali w drodze z Pałacu Prezydenckiego na plac Józefa Piłsudskiego. Na końcu defilady uczniowie klas szkół proobronnych i organizacji, harcerze. No i dla bezpieczeństwa ostatnim pododdziałem defilującym dzisiaj będzie szwadron kawalerii Wojska Polskiego. Szwadronem dowodzi dziś podporucznik Mateusz Szelongowski.
przypominamy okres wybicia się Polski na niepodległość. To właśnie w okresie I wojny światowej rola kawalerii zaczęła już jako pododdziału bojowego przechodzić powoli do historii. Coraz więcej zadań przejmowały pododdziały piesze, pododdziały zmotoryzowane. Ale znaki kawalerii przejmowały wojska pancerne. Tak. I chociażby w Polsce wojska kawalerii powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego brygada właśnie dziedziczy tradycje kawaleryjskie. Kawaleria w czasie II wojny światowej, co próbowano na podstawie pewnych filmów pokazywać ataki z szablami na czołgi. Nie używano koni w boju. Konie służyły tylko do przetransportowania żołnierzy na miejsce ataku bądź miejsce obrony. Zresztą manewr przegrupowania dzięki temu, że była konnica, mógł być bardzo szybko wykonany i właściwie w każdych warunkach. Tak. To był skuteczny manewr. To wcale nie był absurdalny, tak jak to próbowano zasugerować manewr. Defilady tradycyjnie zamyka orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem majora Macieja Skrzypczaka. Tambur majorem jest młodszy chorąży Tomasz Pieczka. Defilada zmierza ku Muzeum Wojska Polskiego, natomiast pan prezydent z małżonką, z pierwszą damą, a także marszałkowie Sejmu i Senatu za chwilę podejdą do pomnika Józefa Piłsudskiego. Ten pomnik stoi u wylotu placu marszałka Józefa Piłsudskiego i tam też odbędzie się uroczystość złożenia wieńca. Jeśli chodzi o obchody Święto Niepodległości, to przypomnijmy dziś rano msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej. Dziś o 11:00 Bieg Niepodległości zgłosiło się do niego. Nie wiem, czy wszyscy pobiegli, ale startowe numery pobrało 18 tysięcy osób. O 15:00 z ronda Romana Dmowskiego wyruszy Marsz Niepodległości Środowisk Narodowych i wiele innych towarzyszących imprez właśnie Świętu Niepodległości Polskiej. Widzę, że i pani premier obok pana prezydenta, marszałkowie Senatu i Sejmu. I to jest właśnie podejście do pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu też będziemy mieli odegranie utworu Śpij kolego. Najpierw będzie jednak hasło Wojska Polskiego, złożenie wieńca. Postać marszałka na pewno wyjątkowa postać, jeżeli chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości. W tym roku mamy rok poświęcony 150-leciu jego urodzin. Postać rzeczywiście wybitna i niezwykła. Rola marszałka jest nie do przecenienia zarówno w samej polityce zmierzającej do odzyskania niepodległości, ale również w stworzeniu Wojska Polskiego, współczesnego, nowożytnego. To marszałek w swoim umyśle sprokurował to, że walcząc pod sztandarami zaborców, widział w tym drogę do niepodległości. Osłabiaj zaborców. Wielka intuicja polityczna, bo to wezwanie... A jednocześnie doprowadził do tego, że mieliśmy wyszkolonego żołnierza, który już za 2 lata po odzyskaniu niepodległości, wyszkolonego lepiej lub gorzej, ale już obytego w boju, który za 2 lata po odzyskaniu niepodległości musiał stanąć przeciwko rosyjskiej nawale. Tak jest, a biorąc pod uwagę, że z jednej strony legiony, z drugiej strony błękitna armia, która w marcu 1919 roku została przetransportowana do Polski, no, z całym swoim bogactwem technicznym, dzięki temu armia polska zyskała naprawdę potężne wzmocnienie. Ocenia się, że w tych latach między 11 listopada 1918 roku a traktatem ryskim z 18 marca 1921 Polska toczyła w sumie 8 różnych wojen. Widzimy też ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza obok marszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego w tej perspektywie. No i są ci, którzy uczestniczyli cały czas w tej uroczystości, warszawiacy. Hasło Wojska Polskiego.
To jest taki piękny moment oddania hołdu, poprawienia szarfy, czegoś, co jest zapisane w ceremoniale, a czego dokonuje prezydent. I jeszcze raz śpij kolego.